Ja go biorę. Czy ty już go ma, jak się skończył świecić? Tak, teraz już go mają chyba. Przejmują, przejmują, możesz zabić to, co zabiera jeszcze. Widzę. Gdzie on jest? Lecę. I serio, gdzie on jest? Kurde. Ale ty miał Zeza, ani razu mnie nie trafił. Co to było? Trzech nas zabił! What the fuck? Trzech! What the fuck? No, beka z bab, beka generalnie, no. Dlaczego beka z bab? A, z bab? Z bab. A, myślałem, że bab jako ten zespół taki. A, koreański, bab. No. Tak? Wow, przecież ty tylko myślisz o tych Chińczykach. No nie mogę się powstrzymać. Ile macie stopni Celsjusza w Warszawie? Z 1000, bo to jest piekło, kurwa, piekło kobiet! Paweł, tak widzę, że ten dodałeś tutaj, widzę logo, tak? A tak, u góry po prawej na streamie dodałem logo piekła kobiet, żeby wyrazić poparcie, a z drugiej strony, bo co chwilę ktoś przychodzi się pyta mnie o zdanie, więc jakby to trochę ucisza. Ale oczywiście nice. Popieramy absolutnie. Czy nagram film na temat protestów? Wiesz co, generalnie ja jestem debil w zasadzie, więc no, wolę nie. Tak mówiąc szczerze, I'm a little bit retarded. Kurwa, wszystko zabrali. Kto zabrał maseczkę? Ja. Oddawaj. Nie dla psa kiełbasa, dla pana to. Nice. Mój pajęczy zmysł nie drga. O, dobra, wiemy, coraz bliżej ich mamy. Wjeżdżam. Fuck. Jest! Myślę, że dobrze poszło. Zginęliście? Nie, żyję. Żyje, ledwo, ale kurwa żyje. Biegnij do nas! Biegną do jest, nas! Jest! Tu! Fuck! Z drugiej strony podszedł. Mi się zesrałem. Z której strony? Po lewej. Jeden powalony, Krzysztof. Dobij resztę. Zabij wszystkich. Gdzie jest trzeci? No, masz go na mapie. Podniósł drugiego. Podniósł się. What the fuck? O, to teraz umarłem. System robi? Good! Chciałem minę rzucić, a pomyli mi się klawisze. Bo ja myślałem, że on biegnie z drugiej strony, bo biegł tam któryś typ. A, odłączyłem się, kurde. To byłem dzisiaj z Krzysiem i Jankiem na... Go-kartach. Ten zapach spaliny. Byłem z Krzysiem i Jankiem na go-kartach i Janek, pozwolę tobie powiedzieć, kto miał najlepszy dzisiaj czas? No ty, Paweł, miałeś. Ja miałem. Miałeś, dosłownie miałeś przejechane 21 minut 37 sekund. Tyle przejechałeś okrążenie. Tak, zgadza się. Miałem najlepszy czas. A osiągnąłem ten czas dlatego, że chudłem podczas jazdy. Po prostu w pewnym momencie zacząłem wymiotować za go-kart. Jakby znowu Paweł je, kiedy jedzie na go-kart. Zmniejszała mi się waga i go-kart przyspieszał. Raz w życiu się powstrzymał od pierdolania za kierownicą. Pierwszą jazdę ja byłem szybszy, tak na pierwszej jeździe. Ale musiałeś powiedzieć o tym, co? Nie mogłeś przepuścić, duma nie pozwalała. Ale ty równie dobrze musiałeś się pochwalić, że byłeś najszybszy. Nie mogłeś tego przepuścić. Bo to ja się nie liczy, jak chciałem... Tak szczerze mówiąc, sobie puściłem stopper, czekałem, kiedy Janek nie wytrzyma i to powie. Okay. 20 sekund wytrzymał. Nieważny był pośredni wynik, najważniejszy jest ostateczny, no nie? Jankowi ciążyła podczas jazdy to metalowe logo BMW, które dokleił do auta, bo nie mógł bez niego jeździć. Na czoło do go karta. Ja się dowiedziałem, że duża część profilerów policyjnych korzysta z efektu Baruma. Polega na tym, że dają na tyle ogólnikowe informacje na temat osób, które niby tam mogą być mordercami czy poszukują, że niby, wiecie, tworzą profil psychologiczny jakiegoś mordercy. Na tyle ogólnikowe informacje dają, że pasuje do każdego. Że pasuje dosłownie do każdego. I tym samym sposobem działają wróżki na całym świecie. Czy horoskopy. Daje na tyle ogólnikowe informacje, że każdy może... bezużyteczni? Absolutnie, tak. Niestety. Były robione badania, które potwierdzały to, że jakby na podstawie doświadczenia, okej, mają jakąś wiedzę i w ogóle, ale na przykład robiono badania, gdzie proszono o to samo zrobienie, tam stworzenie profilu studenta, który był wzięty gdzieś tam z kampusu, a profilera, to wychodziło na to, że mają porównotrafność. Czy chcemy na Hilus od razu, czy nie? Boże, nie. Nie. Dobra, to ja proponuję na złoty pociąg. Okej. Okay. Jaki smutny Janek, nie? Okej. Okay. Nie? Lecimy na złoty pociąg, let's go! Złoty pociąg! On jedzie do bursztynowej komnaty! Ej, to co my zrobimy? Ej, on pod ziemię wjeżdża, o kurwa, szybko! Zdążę! O kurwa, szybko! I lecę tam, jest koleś. No już ktoś do mnie strzela. Bok! Otworzyłem skrzynkę, wyciągnąłem z niej rakietnicę, gość mi bił rękoma, więc strzeliłem sobie pod nogi. Kurwa, no nie! Ktoś jest w gułagu? Ja. Powiesz mi, gdzie jest... Okej, widzę już. Ale ja walczę.
Bo! On nawet do mnie nie celował. Muszę zobaczyć jego kamerkę. A z czego to się strzelał? Shotguna. No jak on niby tak szybko zmienił? Ja już miałem wrażenie, że ja ciebie zabiję krzyż, bo idealnie w tym momencie zacząłeś krzyczeć. A co miałeś? Shotguna. Takiego bezcelownika czarnego? No. Kłamiesz? Nie, no miałem shotguna, bo zobacz sobie na streamie. Bez no możliwe, że nas teraz ją wrzucili do ten. Prawda? Brat przeciwko bratu, tak było przepowiedni. Ja widziałem, młody mi pokazywał, gdzieś na Instagramie wyskoczyło, jak reklamowali w Nowym Jorku Borata 2. A no? No i tam był kartonowy Borat w tych majtkach Borata. I w miejscu, wiecie, w najważniejszym miejscu, w którym były majtki Borata, były maseczki ochronne do wyciągnięcia, każdy sobie mógł wziąć. Darmowe. Muszę obejrzeć to Borata, ale nie, ja właśnie nie, poczekam na was i sobie razem obejrzymy Borata nowego. Jakby kogoś interesował nowy Borat, druga część jest na Amazon Prime dostępna już. Więc zmuszę chłopaków do tego, żebyśmy obejrzeli któregoś razu razem. Prawda, koledzy? Tak. Prawda? Tak, jesteśmy kolegami, tak. Rodzice wam nie płacą za to, żeście się ze mną przyjaźnili, prawda? Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Ja jestem gołodupcem. Więc domyśl się. Leci tutaj, wlecie do hangaru, zabijmy go, Paweł. Dobra, biegnę, zabijmy go. Take him from the brown town. Woohoo! Tam jest dwóch typów, powaliłem jednego. Tam jest trzech typów. No bo to trójki. Zabici wszyscy. Jest, podnieś mnie. God damn, Krzysztof, zgrany zespół z nas. Paweł lubi noże. Nie wiem, o czym mówisz. Swoją drogą, dzisiaj przy sobie... Ej, co to było? Mam benchmark 940 Osborne. Tak, idę. O kurwa, coś... O, zombie! Za tobą! Za tobą! Zapomniałem o nich. Jesus. Dlaczego rzuciłeś ten gaz? Już... Ale to nie my, to oni mają... To oni mogą rzucać. A, zapomniałem. Kompletnie jak to działa. Ja tutaj zamknę drzwi. Jest. To chodź może, Janek, nie idź sam. Janek, nie odchodź. Janek, senpai. A tam jest ten. Zombiaki też. No, na dole biegają. O, skaczu do nich. Taki mamy plan. Zdjęta tarcza. Ja nie mam amunicji. Dobra, chodźcie tam. Idę! Czyście zombiaka? Tak. Tak. Gdzie on jest? Góra. Wylądował na górze. Jeden ziomek, żywy. Idę uzupełnić amunicję. O nie, zombiak mnie bije! Dwóch! Zabijcie ich! Zabiłem. Żyj. Dobra. Ej, oni tu przyjdą, bo tu mają kontrakt. O kurwa. Idzie kolejny. Z drugiej, z lewej, z prawej. No chodź kolego. Jest, powalony. Nie lewej. Z lewej. Ale jak otworzy ten... Prawy krzyk, Krzysiu. Są w środku! Jezu, ile ich było! Ale zajebiste! Ale ich dużo było! Nie, trzech i weszło! Ja mam pięciu! Widzicie, panowie? Czy nie możemy przypadkiem miotacza ognia dostać? Jezu, to jest dookoła więcej zombiaków niż ludzi. Ale tam mieliśmy hajsu strasznie dużo, więc mogliśmy... Kurwa, no nie. Ja umarłem, będę potrzebował odrodzenia potem. Czy zombie zatrzymuje hajs potem, na koniec, jak się odrodzi? Nie, chyba nie. Nie wiem. Czy da się skoczyć na ten wysoki budynek? Da się. Masz szkawkę. Zajebiście. Ale 3200 masz tylko kasy. Kto mówi, że będę ciebie odradzał? Też w sumie racja. Nie, tam jest dużo zombie. Oj, trochę zjebałeś. No, do niego poszedłem, no. Zombie za tobą. Wiem. No jak? No kurna! No. Normalnie ludzie... Pierdolę tą grę. Krzysiu ma... Normalnie jak ludzi chcesz napaść, to... Oj, uważaj, tam bieg... Na pięterku. Nice! Oh. Kurna! Dużo ich było. Ta. Pytanie, czy jeżeli dziecko urodzi się w kosmosie, to będzie kosmitą? To jest ważne pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź, koledzy. Moglibyśmy już znaleźć w końcu to życie, co na innych planetach? Moglibyśmy. Ale by się porno nowego pojawiło wtedy, Boże, o Jezu, z kosmitami. Tak, a mi z dupeczkami na Ziemi mi tak bardzo nie idzie, żeby była szansa jakakolwiek. Tyle planet we wszechświecie jest, no więc no kurde.
kurde. Ja mu od razu miał takie, Jezu, włóżcie mnie w tą rakietę i wysyłajcie tam. Tam jest szansa. Krzysiu będzie leciał już nago, żeby być gotowy do akcji od razu. Ej, co wysłaliśmy w kosmos? Tarcze, na której są nudesy nasze nadzy ludzie, i współrzędne. Tak, no to przecież nudesy to jest... Nudesy i współrzędne. To jest booty call dosłownie. To jest booty please call. Please fuck me. Jak się nazywa ten astronauta, który nagrywa takie filmiki z kosmosu? Chris Hadfield. Ja bym zobaczył z nim pornosem. Z nim bym zobaczył pornosa. O nie! Step Kosmito! Czemu utknąłeś w moim filtrze tlenu? Step Kosmito! Co tu robisz? Odsuń się, Step Kosmito. Krzysiu potrzebuje tarczy. To niech Janek prowadzi, a ty, Krzysiu, łap tarczę i sobie zakładaj w trakcie jazdy. No jedną tylko, przepraszam. Tak, o. Co jest, ziemią? Ziem. Lecimy. Tu nie ma radia w tym aucie i nie mogę puszczać muzyki. To nie jest żart. Tu robimy, patrzymy, co jest? Dawaj. Co? Patrz, a tu broń. To, co mam w łapie. Weź ją sobie i zobacz. Damn. Kupujemy coś? Zrzucik? Zrzucik. No zrzucik? Dawaj. O, no. Na locik? A nie ma zrzutów chyba, czy są? Krzysiek, dawaj. Ja nie mam nic. Daj hajs! No masz dwa koła. A, bo ty chciałeś hajs, dobra, już, Jesus. Oj, shotgunik mój, kurwa. Teraz mogę walczyć. No, patrzcie, zrzut uzbrojenia, no zajebiście. No dobrze, no, kupiliśmy własny, no. Jesteśmy niezależnymi młodymi ludźmi. Twórcami. No. Wspierajcie nasz Kickstarter, kochani. Nasz crowdfunding. Sprzedajemy pistacje, tylko że bez skorupki nie trzeba się męczyć. Ostro w lewo. Ostro w lewo. Ostro w lewo. Teraz. W lewo, z góry. What? W lewo. Dobrze. Kurwa. Tam jest kład. Ja pierniczę. Chodź, Krzysia to okłada. Jarek, nie umieraj tam. Skakuj. Jedź. No chodźcie. I szukamy auta, wsiadaj. Janek, wskakuj naprzód. Nie, Krzysiu, w lewo, jedź wzdłuż drogi. Ale ja się nie czuję bezpiecznie w tym aucie. No, ja mutknąłem, chodzimy do budynku. No, nie mogę zejść. Jak to nie możesz zejść? Dobra, już. Chodź szybko na górę. Nie mogę zejść. Nie, do sobie, bo ty tyłem wjechałeś w ścianę i mnie ta ściana blokowała. Nie byłem w stanie zejść z składu w ogóle. A, sorry. Kurwa. Słyszałeś? Nie jeżeli chcesz się zemścić... Weszli! Nie, to przez okno rzuci jej górą. Leżeć! Nikt nie upadł. Co, zombie? Nie, w ogóle widziałem przed chwilą zombie, też idą. Jeden leży. Dawaj, schodzimy? Są w drugim budynku na... Chłopaki, musimy stąd wyjść. Dwóch leży, jeszcze jeden został na dole. Po lewej, Janek. Jest, wiem, po prawej jest. No kurwa! Po prawej i po lewej. Kurwa. Bo się podnieśli na samoreanimacji. Oj, tam strzelają się czymś. Pistoletami. I odkupują się, widzisz? Słyszę kroki. Odkupili się, no. Ląduje dwóch. Ja tu przebiegłem. Hej, cześć. Jest. Granat. O, granat. Chodzą. Kurwa, przepraszam. Panowie, nie zabijajcie mnie, ja potrzebuję tych strzykawek. A, ty jesteś tu. Hell yeah. Masz? Tak. Jakby jakiś zombie tutaj do mnie przyszedł, to mógłbym od razu odkupić, bym miał hajs na Janka. O, tam cała ekipa, ty się tam nie idź tam do nich. Zatrzymali się, ja pierdolę. Dobra, jadę stąd. Ale się czają, skubani. No ja bym ich ominął, bo ty nie dasz rady we trzech. Ale ja chciałem, żeby po prostu oni sobie poszli dalej. Kurwa, no nie wiem. O, jak ładnie siedząc jeszcze. No nie? Przepraszam. Ja myślałem, że wypadnie jakaś animacja, że wypadnie z tego i cię zabiła normalnie na tym. Na kładzie zdechłeś. O, wylądujesz tam, gdzie cię zabili. Ale oni to nie wiedzą. Dobra, wiedzą, no nieważne. I'm out of here! Ale tam jest strzykawek! O kurde! Pierdolnij sobie w żyłkę! Cztery nartwy powinienem wziąć od razu.
Tak, o Jezu, byś był podwójnie człowiekiem. Jedzie po ciebie chyba. Ale skąd miałby wiedzieć? Bo pokazuje to na tym. Dobra, dawaj drugą stronę. I włącz ninja. Mam tutaj wroga. Strzel go. On się podniesie, na samą animację. No to czy... Ktoś leci górą. Jezu, jak księcie jest... Jesus, what the fuck? Oh. Kurwa! Czy na spadochronie było widać gościa starczą? Tak! Pojemny Paweł przyjmuje strzykawkę, ziółko. 11 ekip cały czas, kurda! To jest cholernie... Paweł, pamiętasz jak ostatni raz wygrałeś? Byłeś cały czas zombie, aż do samego końca! Może się uda nadal, no nie? A. Jest szansa na to, ja to widzę oczami wyobraźni. A few moments later... No jak? A i ten przybiegł drugi i ich dobił, no na pewno. Dlaczego? Dobra, panowie, ja chyba kończę. Serio? Tak, muszę jeszcze porobić parę rzeczy. O, okej. No, dziękuję wam bardzo. Dobrze, zdrajco zasrany. Dobrze. Dziękuję wam, sobie, kochani, za oglądanie dzisiejszego streamka. Krótszego dzisiaj streamka, godzinnego tylko. Jak coś, to wincie Janka, taki krótki streamek.